Archetypy matki w numerologii. Zapraszam na materiał. Witam serdecznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jakie mamy archetypy matki w ujęciu numerologicznym. Na wstępie zastanówmy się, czym w ogóle jest archetyp. Archetyp to w ogóle jest słowo pochodzące z języka greckiego i ono oznacza taki pierwotny wzór, taki szablon do naśladowania. W psychologii mówił o nim Jung, później Freud i jakby dla nas ma znaczenie, ponieważ właśnie analizując zachowanie na przykład swojej mamy, o czym będziemy mówić tutaj również dzisiaj, możemy zobaczyć, jakie my zachowania powielamy. Nie? To jest bardzo fajne ćwiczenie, jak już się pogodzisz z tym, że jednak coś po tej matce dziedziczyłeś, jak już skończysz ten etap, że wypierasz na przykład, że nie chcesz, jak już przestaniesz mówić, nie chcę być taki jak moja matka, tak, chcę być zupełnie inny i pogodzisz się z tym, że mimo najszczerszych chęci to będziesz pewne wzorce powielać, no to jak już tak się otworzysz na to, to będzie pięknie się temu przyjrzeć. Oczywiście to jest tak, że część zachowań mamy kompletnie nieuświadomionych. Nasze reakcje tak się po prostu dzieją czasami i właśnie wtedy mówimy o tym, że działają nasze programy z podświadomości, które częściowo zostały zapisane przez na przykład naszą matkę. Motyw dzieciństwa i matki jest bardzo zauważalny. Jakby spotykamy go i w kulturze, i w literaturze. Od najdawniejszych czasów archetyp matki był bardzo ważny dla zrobienia wszelakiej analizy psychologicznej. Jakby jak idziemy na każdego rodzaju terapię, to bardzo często zaczynamy opowiadać o tym, jak było w naszym dzieciństwie, jaka była nasza matka. My w numerologii polecamy zrobić portret numerologiczny właśnie matki czy ojca, w zależności z kim pracujemy, żeby zobaczyć, kto nas wychował. Ja wiem, że to źle brzmi, no bo, znaczy tak dziwnie brzmi, no bo jakby znamy swoich rodziców, ale nie znamy ich od tej strony numerologicznej. Czego oczekujemy od naszych matek? Matka powinna być symbolem szczęśliwych, spokojnych, bezpiecznie spędzonych dni w dzieciństwie. I wielu poetów, Miłosz, Herbert, Twardowski, korzysta z tego archetypu, aby wyrazić melancholię, powrót do przeszłości, do czasów, kiedy było nam bardzo dobrze, a które bezpowrotnie minęły. I teraz musimy sobie uświadomić, że my takie marzenia o matce mamy. Nie? I jakby my chcemy, żeby tak od dziecka chcemy, żeby ta matka była dla nas taka, taka ciepła, taka czuła, taka cudowna, taka dająca bezpieczeństwo, tuląca. Natomiast jeśli tak było i miałeś taką matkę, to oczywiście przepięknie i cudownie, ale mogło tak nie być. I właśnie dlatego warto zrobić portret numerologiczny mamy, żeby zobaczyć, dlaczego Twoje dzieciństwo nie było tak bezpieczne, beztroskie i cudowne, na jakie liczyłeś, jakiego chciałeś, o jakim marzyłeś, o co być może dzisiaj masz pretensje. Jest taki moment w trakcie zajęć w szkole numerologii, że chcemy, że już umiemy zrobić cały portret i ja wtedy mówię, dobrze, już umiecie zrobić cały portret, umiecie go zinterpretować, teraz jest dokładnie ten czas, żebyście zrobili portrety swoim rodzicom, żebyście zrobili portrety rodowe. I słuchajcie, wtedy w trakcie zajęć, to znaczy pomiędzy zajęciami, później na zajęciach się uczestnicy tym dzielą, następuje taka fala akceptacji, fala zrozumienia tego, dlaczego moje dzieciństwo wyglądało tak, jak wyglądało. Dlaczego ja mam dzisiaj takie cechy, a nie inne. Dlaczego ja w ten sposób reaguję, a nie inny. I jeżeli na przykład mamy matkę w wibracji 2, czyli taka dawczyni, nosicielka życia, no to będziemy się uczyć tego, że jakby nie ma nas, tylko jesteśmy my dla innych.
to nie jest do końca takie dobre dla nas, ponieważ no, prowadzi to do tego, że nie dbamy tak bardzo o siebie, tylko dbamy o to, żeby innym było dobrze. Jeżeli mamy matkę szóstkę, czyli taka matka, żywicielka, kobieta karmiąca dziecko, tak może nam się przedstawiać archetyp matki szóstki, no to jakby może nam się zakodować, że my mamy tak bardzo troszczyć się o innych. Problem się pojawia wtedy, kiedy twoja matka jest szóstką i uczy cię tego, a ty na przykład jesteś piątką i totalnie nie masz pomysłu na to, żeby twoim najważniejszym zajęciem w życiu było tworzenie rodziny, bo ty chcesz czuć wiatr we włosach, chcesz podróżować, chcesz mieć to, to, tamto, a natomiast matka szóstka uczyła cię tego, że rodzina jest najważniejsza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście aspekt rodziny jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka, natomiast no zupełnie inaczej będzie podchodzić matka szóstka, a zupełnie inaczej będzie podchodzić do życia matka piątka, czy matka trójka, czy matka ósemka. I wszystkie są fajne. Wszystkie są okej, nie? I pamiętajmy, że skoro nas wybrało nasze dziecko, bo oczywiście myślę, że już wszyscy się zgodzą z tym, że to my wybieramy sobie swoich rodziców, więc to nas wybrało nasze dziecko, no to znaczy, że czegoś ma się od nas nauczyć, nie? Także podkreślam, zachęcam, zróbcie, jeżeli macie jakąkolwiek wiedzę na temat numerologii, jak nie, no to napisałam o tym książkę, możecie sobie w książce poszukać, jak to zrobić. Zróbcie portret numerologiczny waszej mamie po to, żeby wiedzieć, dlaczego ona była taka, jaka była, bo jakby jak zrozumiesz mechanizmy działania swojej mamy, zrozumiesz, co z liczb, gdzie jej wynikało i ona po prostu nie mogła być inna z różnych powodów, to myślę, że będzie ci łatwiej zaakceptować fakt, że twoje dzieciństwo wyglądało tak, jak wyglądało i co w konsekwencji spowoduje, że będzie ci łatwiej je przepracować. Jeżeli mówimy o portretach dla dzieci, to dziecko, to bardzo ładnie widać z kryształu życia, że na dziecko przez pierwsze 20 kilka lat ma największy wpływ miesiąc urodzenia. I jakby w zależności od tego, w jakim się miesiącu urodziłeś i jaki masz pierwszy punkt zwrotny i jakie masz pierwsze wyzwanie, to bardzo ładnie widać z kryształu życia, no to dużo można powiedzieć o tym, jak to dzieciństwo będzie wyglądać, jak na przykład się nam dziecko rodzi, ale też dużo będzie można zaobserwować na temat tego, jak wyglądało dzieciństwo, nie? Czyli przychodzi ktoś do nas w terapię, czy tam na portret numerologiczny, kto ma na przykład już 50 lat, a my musimy gdzieś tam się cofnąć w dzieciństwie, znaczy cofnąć do jakiegoś etapu w dzieciństwie, żeby coś tam zobaczyć, bo my w numeroterapii szukamy wzorców podświadomości i czasami musimy, bardzo często nawet, nie tylko czasami, musimy cofnąć się do dzieciństwa, to tam wtedy na nas ma największy wpływ miesiąc naszych urodzin. I wtedy, no, w zależności od tego oczywiście, w jakim miesiącu się urodzimy, no to w określony sposób się zachowujemy i w określony sposób zachowuje się nasza mama, nie? W związku z tym mamy taką sytuację, że no, nasza akcja powoduje jej reakcję i tak dalej, i na odwrót. I czasami jest w ogóle tak, że na przykład moja córka urodziła się w marcu, a jest czwórką z dnia i dziewiątką z całości. Mamy łatwo, bo ja też jestem dziewiątką z całości, więc jakby realizujemy wspólne życiowe cele, co bardzo ułatwia wszelkiego rodzaju aktywności wspólne, wybór tych aktywności. Natomiast właśnie teraz byliśmy ostatnio na wyjeździe i jedna z moich przyjaciółek pyta się mnie, czy Maja tam nie ma gdzieś trójki w sobie, bo ona tak się trójkowo zachowuje. No ma, bo jest urodzona w marcu. Nie? Więc ona przez jakiś czas będzie taka trójkowa, ale później w naturalny sposób to się wyciszy i już prawdopodobnie przejmie nad nią taką pełną kontrolę ta jej czwórka. Ja bardzo żałuję, że teraz ta czwórka jeszcze nie przejmuje kontroli, bo mamy wieczny problem taki z porządkiem, ze zorganizowaniem się i tak dalej, no ale jakby, ponieważ jestem mądrą mamą i zrobiłam mojemu dziecku już dawno portret numerologiczny, to wiem, że ta trójka w pewnym momencie, ta z marca, przestanie już się nią opiekować i zacznie się opiekować czwórka, która pomoże w zorganizowaniu się w życiu. Wielka matka. Jeszcze taki symbol tutaj się pojawia, który pokazuje taki aspekt bardzo kobiecej natury.
on jest związany z takim potężnym pierwiastkiem matki natury, takiej wielkiej matki ziemi, która stanowi taką główną część energii światowej. Z jednej strony jest ona esencją takiej miłości matki, ogromnego współczucia dla wszystkich żyjących istot, która stara się wszystko zrozumieć, stara się wszystko wybaczyć, zawsze dąży do tego, co najlepsze dla innych, no i nigdy nie dąży do takiej własnej, osobistej korzyści. I jest taką odkrywczynią wielkiej miłości, ale jednocześnie pokazuje ostateczną prawdę, czyli to jest taka postać, taka energia, ja bym powiedziała, że połączona z takim pierwiastkiem kosmicznej miłości, ale takiej od tej strony mądrości, tak? Bo ona uczy tego, że właśnie trzeba otwierać się na innych, trzeba wybaczać. Oczywiście my tą praktykę cały czas powinniśmy wykonywać, niemniej jednak nie można jakby zacząć żyć tylko dla innych, zapominając o sobie, bo wtedy kompletnie nie osiąga się celu, nie? Także wszystko ze zdrowym rozsądkiem, praktykować przebywanie w wysokich wibracjach, oczywiście o nie dbać, natomiast no też pamiętać o tym, że najpierw musimy nakarmić siebie. Archetyp cesarzowej kojarzy się z kobiecością, troskliwością, hojnością, komfortem, urodą, naturą. Reprezentuje ją kobieta taka pełna zmysłowości, która ceni sobie wygody i przyjemność, a także luksus. Jest symbolizowana przez Wenus, planetę oczywiście związaną z miłością, harmonią i komunikacją. Bardzo często na warsztatach mówię, że jakby tutaj korzystając z tego, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa, to jak tłumaczę na numeroterapii, dlaczego są problemy w związkach, to właśnie często opieram się na tym, że pamiętajcie, u nas na Wenus się rozmawia, na Marsie się mniej rozmawia. Chciałam Wam jeszcze na koniec opowiedzieć o tarocie, bo jak wiecie, cesarzowa jest oznaczana numerem 3, który ma charakter święty, związany z Twórcą, z Trójcą Świętą, rodzinnym ogniskiem i całkowitością. To tyle, jeśli chodzi o archetyp matki. Moje zdanie jest takie, że warto poznać swoją matkę, warto uświadomić sobie, jakie mogła zakodować w nas programy na temat nas, na temat nas o nas, na temat świata, ale z drugiej strony zrobić jej portret i zrozumieć, dlaczego ona działała w taki, a nie inny sposób. I zaakceptować fakt, że taką matkę sobie wybraliśmy, ile mogła, to nam dała. Jeśli trzeba jej coś wybaczyć, trzeba to zrobić. Jeśli uwolnić złość do matki, trzeba to zrobić, ale generalnie skupić się na tym, że mamy pewne wzorce w podświadomości, czy od niej, czy nie. I to już są nasze wzorce i warto z nimi pracować. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam najcieplej. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. Jeżeli uważacie, że materiał jest wartościowy, to udostępniajcie go dalej. Spotkajmy się na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, wszędzie. Wszędzie już chyba jesteśmy. Także ja oczywiście cieplutko ściskam. Co nowego u nas to numeroplaner, czyli jak zaplanować sobie rok 2023-2024, żeby iść zgodnie z energią wszechświata, a nie tak płynąć pod prąd, nie? Czyli jak sobie wyliczyć, jak sobie zaplanować cały dobry rok. A będzie to rok w światowej wibracji 8, także bardzo szybkie manifestowanie, więc warto wiedzieć, co chcemy manifestować, żeby nie manifestować tego, czego nie chcemy. Pozdrawiam i Ciebie, i Twoje dzieci, i Twoją matkę. Ściskam!